witajcie w ostatniej rzeczy, którą chcę jeszcze sprawdzić w Man of War 2 becie. Przypominam, że to jest ciągle beta. Kampania. Mamy 3 misje do wyboru. Bitwa o Kosąd, ku wolności i zasadzkę. Pojedyncze misje wymagające różnorodnych umiejętności i taktyk. No, nie wiem, z czego się spodziewać, więc lecimy po prostu od początku. Ci goście próbują nas zabić, albo my ich, albo oni nas. Aha, i rozumiem, że jest 500 rodzajów poziomów trudności. Weszli szkolenie podstawowe. Zobaczmy te suchary. Mamy przeciwko sobie weteranów, albo tej maszynce do mięsa. Super, dostaniemy żandarmerię wojskową za tą misję. Ciekawe, że te misje odblokowują te jednostki. To jest dosyć takie dziwne. Okolice wsi Croissant, Normandia, późno. Armia amerykańska utraciła łączność z alterzystami. Aha. Wolność tego. I rozumiem, że oni mi dają batalion. Chyba z tego, co widzę, może być ich kilka do wyboru, ale na tą misję mam ten jeden konkretny batalion. Mogę go zobaczyć właśnie. Nie mogę nic wymienić, ale mamy... Wow. Thunderbolt, Shermanki 2, Saperzy, trochę tych. Okej. Dobra. Szwadron otrzymał rozkaz ratunkowy. No to ratujemy Gamoni. Mogło być dosyć ciekawe doświadczenie. Dobra, co mam tu? Mamy rannych, tutaj żule chodzą. Musimy ich uratować. Piękny ogień. 2023, przypominam. 2023. Super. Croissant. Look at the whippersnapper bossing people around when he's barely smelled a Bosch in his life. Sergeant Howard, do not disrespect your superiors. Tak. But you don't forget who you are either, Lieutenant. Ale fabuła, nie? Me and the other combat engineers are not here to change a rookie lieutenant's diapers. Why didn't HQ send us a proper officer? Co tu się dzieje? Ale czujecie ten klimat roku 2000? Ja czuję jak... Sergeant, I'm here. And that means you're going to follow my orders. Jak on zakręcił. Czujecie ten klimat 2000? Ja jak w mordę strzelił, taki rok 2000-2005 strategii, nie? To jak to jest prowadzone. Dialogi niedopasowane prędkością. Albo ogólnie te obrazki, że to już tu się pojawia i gada takie głupoty. Mhm. Śmieci. Sergeant Howard, take your men and check it. If there aren't any mines, we're gonna ram right through. Yes, sir. You in the meantime can sit here and not get away. Auto zapis, jaki jumpscare. Zatrzymało muzykę. Nagle jakiś napis tam saving zaczął się pokazywać. O matko. Dobra, chłopaki. Idziemy na misję zwiadowczą. Musimy dotrzeć do wsi Croissant i sprawdzić, czy blokada drogi nie jest zaminowana. Czyli rozumiem, że to, tak? To jest blokada, bo innej drogi nie ma. No okej. Okay. Czyli ciężkie zadanie. Mamy tutaj całą ekipę rangerzy. Tam w sumie kim wy jesteście? Piechota, saper, weteran. No, zwiadowca, nazwijmy to po imieniu. Mamy bazuki, nie mamy wykrywacza min, więc sprawdzimy to starą, dobrą, radziecką metodą, czy są bomby. Karby mor. No i co? Czy to inne, że gdzieś indziej jest zapora jakaś, której nie rozumiem. No jestem tutaj, co? Są miny? Halo? Jak wykryć miny? Dlaczego nie mogłoby być teraz? Hej, kliknij gdzieś tam coś tam, żeby wykryć miny, nie? Chryste panie, że to jest karygodne. Sylwetki, zwłoki. Rozminuj. Ta. Super rozkaz jednostki, naciśnij, aby rozminować. No i co? Bratwurst, ale śmieszne suchary. W ogóle poziomy głośności są raz głośniej, raz... Naprawdę styl prowadzenia tej kampanii to jest...
to jest jak jakiś taki rok 2005. Dobra, czyli co, ruszamy teraz w tę stronę. Ale jak można kazać w misji jakieś wykrywanie min zrobić? Jak to z zasadami robić? No jak, co ja niby bez zasad robię? Ja już nie wiem, kto tu gada z kim. Wybuchnie pewnie, niech zgadnę. Będzie dramat wojenny. Nikogo tu nie ma. O nie, a jednak. Open fire! Jaki zły, ludzie zginęli, stary. Odcięte w ogóle. Chłopie, zginęły ci tego, zginął ci cały czołg, rozwalili, a ty najwyżej co jesteś powiedzieć to cholera. Ora, granaty dymne, co? Czyli rozumiem, że jak kliknę w jednego i rzucę tutaj granat... Aha, pewnie granat dymny mają tylko saperzy. Tak jest. O! Sami mi rzucili granat. Rzucił... Ja już nie wiem, skąd oni... O, jaki dym! Ora, wchodzimy. O, kolejna! Zajebiste! Dobrze, o! Cała osłona nagle wybuchła. Nie schowacie się za tym działem, tak? Rozumiem, że to jest nie, ponad wasze możliwości. Tutaj jakiś Niemiec jest. Oj, patrz teraz. Ja jestem teraz twoim dowódcą. O, patrzcie, jestem Amerykańcem, gramy w koda. Drydyn, 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 drydyn. Ten się chyba leczy, czy tam sam już nie wiem co. Nie, w którą stronę on biegnie? No, halo. Co za debil. Partner, ale próbowałeś Man of War. Nie, daj spokój. To jest jakieś takie, te jednostki po prostu są upośledzone, nie? Jakiś ten granat gdzieś tam leci, ci tam siedzą w tym granacie. To jest w ogóle jakby takie czytelność level 0. Ogarnianie jednostek level 0, tu nic nie działa. To jest... Jeszcze specjalnie mapa taka fajna, nie? Że nie można gdzieś tam wejść, przejść. Nie wiadomo skąd strzelają, tu nic nie wiadomo. Tak, to jest jedna wielka niewiadoma. Dobra, i co dalej? Bo tak, że tak powiem... Przebij się przez rośle do croissant. Dobra, mamy, zostało nam dużo ludzi, trzech. Oho. I co? Może się położymy. Temu to nie wiem, co tam, jakiś ekspa dostaje, czy co? Tu są Niemcy. Ten podchodzi? Co, rzuci granat pewnie. Może ja mu rzucę granat, nie wiem. Co to jest za granat? Przeciwpiechotny. Jak wiecie, o co mi chodzi, nie? Że tak jakby ciężko do końca powiedzieć, skąd oni mają zasięg, albo... kto mnie uderzy, gdzie, jak, o co chodzi w ogóle, nie? Co my tu jeszcze mamy? Granat burzący. Odmałkowasz, muzyka się wyłączyła. Może rzucę im tu, nie wiem, granata. To jeden czy wszystkie trzy polecą? I co się stało z muzyką? Halo? Granat. Aha, dotąd masz zasięg, tak? O! Dobra. Jak podejdziesz jeszcze bliżej? Połóż się, połóż się. Jak on mnie widzi, ty, zaraz, zaraz? Czy wy jesteście w stanie coś tutaj ogarnąć? A jakbym ja pokierował z tobą jak Skoda? Widzicie to? I on ma czelność do mnie strzelać. Ten gościu tam. No, nie, widzę, że to nie da się. Klikam prawie po prostu na gościa i sami idźcie, zabijcie go i tyle. Nie ma sensu. O, wyleciała mu tam ręka i git. I rozumiem, że... Au. Z kilometra, o, trafił go w pupę i odleciał.
To jest tragedia, szczerze wam powiem, nie, no nawet chyba kampanii normalnie nie da się grać, wydaje mi się, w tą grę na poważnie. To jest jeden wielki chaos i pierdolnik. To trzeba lubić takie rzeczy. Impasł. Nie, może ty rzucisz granata. Nie wiem, czy to się granat da grać naprawdę normalnie. W porównaniu do takiego Kocha, to jest niegrywalne. Może Koch nie był idealny, ale... No... Ale to już jest szczyt gówno. O, co tam jest? Czołg. Taki artyleryjski, tylko szkoda, że mają MG tutaj z... z rączką wystawioną. Czyli, czy chcecie mi powiedzieć, że muszę go oflankować, czy... Gro, co ty próbujesz mi powiedzieć? I jaki on ma mieć zasięg na mnie? Czy ktoś jest w stanie to, że tak powiem, rozpracować? Czy ja jestem ukryty na przykład? To też jest dobre pytanie, że był w samouczku misja z ukrywaniem się, ale czy ja jestem zakamuflowany, czy nie? No, spieprzajcie tutaj. I co, oni podejdą, czy co się stanie? Jakieś sugestie, halo? Przebij się przez zarośla do Kwasą. No dobrze, ale co z moją kompanią pancerną? Halo, co on? Jakieś... A wy nie podjedziecie, tak? Halo? Chłopaki, ja tu jestem i czekam na was. Ale zabawa, daj spokój. Nie dość, że to jest model robienia misji z roku 2004. To jeszcze po prostu czytelność jest zerowa. Tu nic się nie da ogarnąć. I jakby ten model misji jest jeszcze beznadziejny. Jakieś przebij się do strony, ale co to robi? Co? To nie jest logiczne ani trochę. Sojusznik useless, jednostki useless. To tylko artylerię chyba naprawdę trzeba robić i wszystko artą rozwalać. No halo? Dobra, w dupy to mam. Widzę, że ta kampania nie ma sensu. Idziemy po prostu do tego czołgu. Może on mnie zabije i może wtedy się coś odblokuje, że ej, ty, w sumie może faktycznie powinniśmy ruszyć czołgi do przodu, bo mamy... Co to jest w ogóle? Sherman, zwyczajny Sherman. Ej, może jednak Shermany nie powinny stać z tyłu, nie? Czy on mnie widzi? Czy on nie widzi? Skąd mam to wiedzieć? Halo? Halo? Nie. Wydaje mi się, że to nie powinno tak działać. Co, rzucisz mu granatem czy coś? Masz, a ten już nie ma granatu, tak? Rozumiem, ty masz granat. Rzuci czy nie? Nie, nie rzuci. Ja rzucę. Uwaga! Dość! O! O Boże. Świetna robota, cudownie. O, tutaj są w tym kłasą. Nie, naprawdę ta gra zaczyna być ponad mojej siły. Ja lubię głupie rzeczy, ale to jest przesada. Bo to jest nielogicznie głupie. Głupota musi być logiczna, inaczej nie... Ona nie jest wtedy fajna, tylko jest chora. No i co dalej, halo? Z koniec naszej podróży, tak? Czy tu mam coś? Ty, strzałka jest nagle tutaj. Przebij się przez zarośla do kłasą. Aha, bo to... Ta mapa jest krzywa. Niech zgadnę, jeszcze jedna zasadzka będzie. Czy to już koniec będzie? Błagam. O, FPS-y spadły. Ja widzę tutaj pojazdy i artyleria OP. I tylko jakaś tam piechota do skautowania. Żeby ich z daleka bić wszystkie. Jezu, te FPS-y tu spadają. Halo. Biegnij, idiotyn, biegnij. Co oni tam gadają? No widoczki i takie perspektywy to ładne jest nawet, nie? O, patrzcie, chodzi po wodzie, Jezus. Tutaj Sherman wjeżdża do rzeczki. Fajne rzeki, nie? Widział ktoś kiedyś taką rzekę? Która ma dosłownie na... do zamoczenie centymetra? Tutaj coś FPS-y giną. Tu gdzie giną FPS-y. O, już wróciły. W wiosce. Dotarliśmy do wioski i uzupełnili nam FPS-y. Dzięki. Co tu w ogóle jest? Co to jest? Hellcat. Fajnie. Jesteś strzelcy. Haubica. To chyba nie koniec misji. Oho.
Welcome to Croissant, Lieutenant. Witaj, czarny bracie, co mogę dla ciebie zrobić? O, kurczak. Tutaj jest dowódca. O nie. Bishop. Jestem Bishop. Our only working radio got hit by a bullet. The boss had been breathing down our necks for 2 days straight. I wanted to cross the river with my men, but there were landmines along the road. Ale fabuła. The Germans were watching the crossing. They had anti-tank guns hidden in the bocage. Sergeant Bishop, sir! The Krauts are coming! They'll be here in a couple of minutes! Jakie animacje! Right now, I've got to get your asses out of here. We retreat across the river as soon as the Fritzes ease up the pressure. Nobody try to be a hero. On się nie rusza. On się nie rusza. I'll do my best. Zamroziło go. Koń stanął. Koń stanął. Powtarzam. Koń stał. Koń stoi. Dobra, utrzymaj pozycję. Autosave, dobra, wszystko się autosave'uje, czyli rozumiem, że jakbym zginął, bo tu wszystko jest możliwe, to są tak, autosave'y. Dziękuję. Mamy artylerię. Czyli tak, wszystkie jednostki moje są tutaj powybierane. I oni nadchodzą z skąd? Bo w sumie... Tutaj strzałka jest do góry. Czy mogę tego KM-a do domku dać? Co? Idiotyn! Rozwalił wszystko, co za debil. Ustaw się. Last reminder. None of you bastards leave the village till I give the damn order. The point is to slow the crowds down so they don't hit us in the back as we retreat to our positions. So now we have to hold out as long as we can. Czyli KM. Najlepsza jednostka na świecie nie może wejść do budynku. A tutaj kto to za zielone... Te dialogi. Nie wiem, stary, widzę, że nie można cię nigdzie schować w domku, ani nigdzie, rozłóż się tutaj. Można zbudować ci nawet ten domek. A, oni atakują z każdej strony, tak? Artylerzyści. Wy może chodźcie bardziej gdzieś tutaj. Znaczy ja ustawiłem jednostki, oni sami wszyscy giną magicznie. Prawda? Super strategia. Po prostu jestem takim strategiem, że ja cię sunę. Ten Browning tutaj ustawiony, kamienny budynek jest pod moim dowództwem. Strzelec jeden. Nie wiem, wejść do budynku może. Jeden artylerzysta. O! Trafiło mnie coś. Gdzie? Tutaj. Panzer 3. Oberwaliśmy. Nie, gdzie ty jedziesz, idiotni? Wycofamy się lekko. Bo przeprowadzili właśnie pancerne rzeczy, a my mamy tutaj działko Pepans, które pewnie bardzo chętnie go zaraz tutaj ostrzeli. Jeszcze jeden, ty ile tego tutaj? Trochę go uszkodzili. Zmieniamy pozycję, bo zaraz mnie tutaj dojadą. I to właśnie jakby nawet nie ma czasu, żeby się wcielić w jakąś postać, nie? Bo oni tu wszyscy się jakby nawalą. O Jezu, cały budynek rozwalony, ale ludziki tam żyją, nie? Pewnie. Wszystko spoko. Co to za Shermany?
school bus. I don't know where they came from. A ten ciągle żyje. I think I see. It's the reinforcements. Ah, reinforcements. What an unpleasant surprise. We shall have to field additional reserves. Get my tiger ready. Co? Okej. Okay. Chciałem go zdjąć, ale... Ten kurczak... Kurczak, cichy bohater. Ciekawe, czy da się go zdjąć. Kurczak zamienił się w coś, nie wiem co. Dobra, zostaw. Weź ty może podjedź bardziej na przód. Tak, co ciekawe, wszyscy Niemcy atakują z tej strony. Też jest dosyć dziwne. Ta gra miażdży kocha 3, zdecydowanie. Ja po prostu nawet nie wiem co tutaj mówić. Tu nawet nie ma logicznego komentarza. Tu nie da się nic mądrego powiedzieć o tej grze. To jest po prostu zlepek losowych sytuacji. Ten widzę nieźle rozwalony. Czy da się go jakoś naprawić? Chyba nie wiem. Czy mam jakichś inżynierów? Chyba nie. Chyba muszę po prostu utrzymać się z tym, co mam i koniec. Tutaj 500 tych czołgów się rozwaliło. Wszystko się jara. Wiecie co? Weźcie może wy, chłopaki, wejdźcie do tego domu. Damy tam jeszcze was trochę, bo tak trochę chałupa się rozwaliła, ale... Ale może akurat coś wam to da. Tutaj mam jeszcze 4 chłopa. Tutaj jeden. Tutaj wszyscy w budynku. Nie wiem dlaczego raz pisze mi, że ci są w budynku, że tego... Tutaj jakiś... O, tu coś jedzie, czołg jakiś. Spróbujmy tym rannym. Tylko gdzie on jest? O, uwaga! Rozwaliłem go własnoręcznie. Dobre. Tylko ciężko powiedzieć, gdzie jest wróg. Może pod C? Ta, pod C trochę lepiej widać, do czego można pruć. Tam. Ale to już rozwalony chyba, tak? Chyba ta. O! A bo i nie, nie wiem. Nie, zaraz, tu jest jakiś czołg. Czekaj. Tutaj coś do nas nawala. Schluxen! Zniszczyli mi działo Pepans. Artyleria się przekręca. Dobra, wy. Opuśćcie mieszkanko. Jak to zrobić? Umocnij mnie. Dobrze, dobrze. Ty spróbuj go tam rozwalić. Jak opuścić budynek? Czy ktoś wie? Nie nauczyli, nie powiedzieli. Nie wiadomo. Ty, Easy, nie, kto ty jesteś? Thunderbolt. Błagam cię, stary, weź dojedź tą sukę. A, stój. I teraz, błagam, zabij go. Pff, armata uszkodzona, brawo. Zgubiłem go już oczywiście. Wycofują się. Brawo, gratulacje. Spieprzamy, o, rozwali budynek. M18, jaka M18? Kim jest M18? Halo? Halo, ja nawet nie wiem, jak wyciągnąć jednostki z budynku. Spieprzamy, I guess. Wycofaj się na wyznaczoną pozycję. Rzut nożem z budynku, cudownie. Jak opuścić budynek? Panzerwerferów, nie? Rakiety tutaj przylecą. Dobra, niestety ludzie, nie potrafię was wyciągnąć z budynku, bo w grze mi nie powiedzieli o tym. O, ty, nagle wyszli. O, radości i iskra bogów. Podkuj się, nie opuszczę, nie wiem. Już nic nie wiem, ta gra niczego nie tłumaczy, ona jest jedną wielką niewiadomą. Czy ja mogę was podłączyć w sumie jakoś, czy...
Cóż, chłopaki, musicie... Do właśnie, dołącz... Ale chyba nie mamy nikogo, kto by potrafił to transportować. Dobra. O, a co to przyjechało? Super pojazd. Trochę go dojechało. Czy jest aktywna pauza w tej grze? Nie. Czy można ją zapauzować? Nie. Jezu, jakie to jest durne. Gra jest tak skomplikowana, nie można tutaj nic zrobić. Dobra, próbujemy pierwszą misję przejść, ale to jest tak rakowe. To jest najgorsze doświadczenie z... Ever. Wycofaj się do rezerwy i co oni robią? Gdzie oni spieprzają niby? No i to jest jak walka z interfejsem. No jedzie, już wstawaj, nie udawaj, stary. A Shermana to jest woda. Chyba jakieś Niemcy się chowają. Aha, i czemu mi nie wykrywa, że to jest Niemiec, kiedy chcę podświetlić wszystkie jednostki? O, teraz mi podświetla wroga, Boże. Nagle 1000 razy prostsza się zrobiła ta gra, kiedy już wiem przynajmniej skąd nawalają. Nie zdążył nawet strzelić. No dawajcie, teraz szturmem to działo. Żeby nie zniszczyło nam samochodziku, bo będzie mi smutno. O, właśnie, armata zniszczona. To jest transporter opancerzony. Sherman, jazda. Co to za kampania? Nie wiem, to jest kampania z bety. USA, z tego co rozumiem. Pierwsza misja z bety, którą mogę rozegrać. Tak, ale troszeczkę nie powiem, że nie, łatwiej jest, widzę, że kiedy wróg jest zaznaczony, jego pieprzona sylwetka, nie? Co to mamy w ogóle jeszcze? Podświetl zwłoki, a jak na jaki kolor? O, to też może być przydatne. Idź, nie wstydź się. Puta, ile Niemców się rzuciło w ogóle, patrzcie, pantery. Ja pierdzielę. Coś jeszcze za nami jedzie. Lux. Czego chce od nas Lux? Gonią nas. Spieprzamy. Czy ktoś ma granat dymny? Halo? Ciężko. Ciężko powiedzieć, chyba nie. Piękny, taktyczny odwrót. Jestem zadowolony w pełni z tej misji. To jest najlepsza misja, jaką mogłem rozegrać. W najlepszym stylu. Nikt nie zginął. Same sukcesy. Czołgi przeżyły. Furia. Część druga potwierdzona. Niemcy nie żyją. O. Co tu jeszcze mogę podświetlić? Przedmioty. Nie, no to już za dużo. Czemu moje w ogóle jednostki jako przedmioty się wyświetlają? Masakra. Historia wiadomości, mapa... O! Wow! Rzeźnik. Yeah, sure. Now's the right time to be afraid of Jerry's lieutenant. We almost kicked their asses if you didn't give that cowardly order to retreat. Cut it out, Sergeant Howard. You keep acting out of line, I'm gonna report you to Major Hendricks. If you say so, sir. Jakie to w ogóle takie naciągane dramaty, nie? O, dokopaliśmy im. To trzeba było zostać im dokopać, stary, nie? O, dokopałbyś takim siłą. Cel misji osiągnięty. O, nawet Niemcy wysiedli ze swoich pojazdów, ciekawe. Żeby to uczcić. Tutaj były te Panzerwerfery. Fajnie, że można sobie mapkę pod koniec podejrzeć, nie? O, to jakaś pantera była znowu. Niemcy mieli domek. O, przyjechali na spotkanie, mamy. Jadą tymi kublami. Niemiecka artyleria zagrzmiała, gdy kompania z mojego porucznika Yanga opuścili wieś. Straż przednia grupy bojowej Schalzewy rozbita. Von Schalzen nadał siłami. Karli pułkownik jeszcze się wskaja. Super, super misja, cudownie. Nie, to było najlepsze doświadczenie z Men of War, jakie mogłem sobie wymarzyć. Masakra po prostu. Jednostki głupie jak but. Nie wiadomo, czytelność level 0. Cele misji nieczytelne, nie intuicyjne, nic. Masakra. Jestem przerażony tym i się boję kolejnych misji. Ale to byłoby na razie na tyle w tym odcinku Men of War. Dziękujemy za uwagę. Pamiętajcie o jakimś lajku, jeśli też uważacie, że to jest masakra. I do następnego. Cięcie.